Wśród natłoku informacji o koronawirusie pojawiło się w internecie narzekanie starych elit, taki wywiad był z jednym panem, że PiS wymienia stare elity na nowe. I dobrze, bo nowe elity są potrzebne. Padła uwaga, że jedynie opera w miarę się trzyma. A ja to bym potrafił zrobić porządek w takiej skostniałej operze. Zróbcie mnie dyrektorem, bym zebrał zespół i oświadczył, że w związku z pewnymi zmianami w otaczającej nas rzeczywistości, której to rzeczywistości, co tu dużo kryć, zaczęło przybywać, nasza opera narodowa ma się stać jeszcze bardziej narodowa, a jednocześnie pogodna, optymistyczna, propagująca cenne wartości. Jakie? Wartości są jedne i wiadomo jakie. To te, które należy krzewić. Takie jest polecenie z góry od małego. I koniec z Halkami czy innymi biustonoszami. Żadnej pornografii. O strasznym dworze Moniuszki też nie może być mowy, a tym bardziej śpiewu. Jeśli Moniuszko ma straszny dwór, to niech sobie go wyremontuje, a nie pcha się na scenę. Ewentualnie może być nowy dwór, a że pan prezes pochodzi z Mazowsza, to jeśli już, to niech to będzie nowy dwór mazowiecki. I ja bym wtedy na rybę poprosił, nie, żeby mi dla relaksu coś zaśpiewali z opery, nie? I bym wtedy zespołowi powiedział, i wy z tym do ludzi? Nie no, tak się nie będziemy bawić. To ma być do jasnej cholery kultura, a nie jakieś wycie. Coś dla ludzi, pod obcasik. O, przez twoje oczy zielone, albo, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. No, a jakby ktoś cicho dośpiewał, choć jedna połowa strasznie przegina, to bym go oddelegował na Stadion Narodowy do walki z koronawirusem, tak. Tak się opery załatwia.